świecie, to w sumie chyba każdy zdążył zauważyć. Masa śmieci przewija się przez wszystkie piękne wyspy, miejsca, nasze lasy nawet. Jest na to sposób, wiem, że nie zlikwidujemy 100%, ale możemy zacząć cokolwiek z tym robić. Nie bierzmy jednorazówek, nie bierzmy słomek, sztućców, widelców, wszystkiego tego, co jest plastikowe na raz i zaraz się wyrzuca. Reklamówki w sklepach tak samo. Mamy tutaj małą taką alternatywę. Są to słomki bambusowe firmy Give a Sack. Wrzucę wam w opisie link. Będziecie mogli też sobie kupić i mieć, no bo rozumiem, że jak dziecko pije, no to ma problem z piciem ze szklanki. Jest taki okres chyba u dzieci. Zresztą fajniej pić przez słomkę, która nie zaśmieca nas i naszego świata. Dojechaliśmy do plaży, na której dziś będziemy się uczyć surfować. Chociaż fale są tak ogromne i w sumie nikogo nie widzę, więc nie wiem, czy dziś można na takich falach się uczyć. Jakieś szczuby na bank pływają. Ale ja to czuję respekt. Jak zazwyczaj się mało rzeczy mnie potrafi wystraszyć, to te fale naprawdę robią wrażenie. No nic, idziemy próbować. Trochę się potargowaliśmy co do ceny lekcji surfingu. To później wam powiem, nie chcę przy nich gadać. Chcieli milion, wytargowałem za 200 tysięcy za dwie osoby. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Ogólnie teraz siedzimy w ławce szkolnej na plaży. Będą nas uczyć teorii. Przynieśli już deskę. Dobra, zaczynamy. Zaliczyliśmy kurs podstawowy i zaczynamy szkolenie w wodzie, co będzie dużo trudniejsze. Jak widzieliście, nie jest to też takie łatwe ustać na tej desce prawidłowo. Trzeba wiedzieć, w którym miejscu, w którym czasie cokolwiek trzeba zrobić z nogami, z rękami, z całym ciałem. Ale będziemy próbować. Mam złą wiadomość, nie wezmę kamery jednak do wody, bo nie mam jej gdzie przyczepić. Jeśli będzie mi szło dużo lepiej na tej desce, to może później postaram się ją wziąć do wody, no bo boję się, że zgubię. Więc ominie was ta przyjemność oglądania nas. Jak już mówiłem, banki mnie nienawidzą. Znalazłem prosty sposób, jak stać się milionerem. Nie, ogólnie to jest jakieś 200 zł, ale żeby stać się milionerem, wystarczy wypłacić milion z bankomatu. No, tylko będąc w Indonezji. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie po ichnemu, ale jest to taka jajecznica w naleśniku, coś takiego. Ale jest mega smaczne, jadłem wczoraj, jadłem dzisiaj. Polecam szczerze, jakbyście tu byli, w opisie linku wrzucę lokalizację tego night marketu.
No bo to też nie jest dość popularne tutaj tak naprawdę. Jest jeden z niewielu tak fajnych marketów. Przeważnie są jakieś tanie knajpki i w ogóle tutaj możecie zjeść sataje, ryże smażone, makarony smażone, przeróżne rzeczy, kurczaki, ryby, wszystko co chcecie z ich kuchni, to tutaj mają. Mają świeże soki wyciskane po 2,50 mniej więcej. Czego chcieć więcej? Serio, polecam. Trzymała nas policja. Pytali o międzynarodowe prawo jazdy, z tym, czy ja takiego nie mam. Powiedziałem, że mam je w hostelu. No i policjanci oczywiście, no to będzie mandat. Więc ja mówię, panowie, ale ja też jestem policjantem. Oni tak? A skąd jesteś? Wy z Polski. Hej, hej. No, thank you. Ja mówię, no z Polski jestem policjantem, to przecież kurde, nie będziecie chyba karać swojego. I oni faktycznie mówią, że nie. Tak chwilę postałem, pogadałem. Oni popytali, co jest u nas problemem, bo oni tutaj szukali narkotyków i noży głównie. Więc pogadałem z nimi chwilę i puścili mnie bez mandatu, bez niczego. Ogólnie dojechaliśmy już do Kuta Beach. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie można też zacząć uczyć się surfować. Chcę wam coś pokazać, co mnie strasznie boli. No bo jest tego za dużo. Otóż śmieci. Patrzcie sami. Takie sterty śmieci ciągną się przez całuśką plażę. Mam takie pytanie do was i proszę, napiszcie mi w komentarzach odpowiedź na to pytanie. Ile z was idzie na plażę z zamiarem kupna obrazu? Kurde, 3 razy ten sam gość podchodził do mnie i pytał się, czy chce kupić obraz na plaży. Tak samo, o, poszedł sam gość. Sprzedaje łuki albo takie dmuchawki, wiecie. No, to nie może się udać. No nie, jeszcze lody, rozumiem. Napoje, rozumiem. Jakieś bransoletki na rękę, na nogę, na szyję. Spoko, rozumiem. Ale obraz albo łuk, to nigdy się nie uda. Właśnie dojechaliśmy w okolice Nusa Dua i jest w ogóle inaczej. Jest zielono, czysto, tak porządnie, nie ma syfu. Są ochroniarze wszędzie, pilnują wszystkiego. To jest ta część kurortowa i robi wrażenie, naprawdę. Przy tym, jak przez ostatnie 2 tygodnie poznaliśmy Bali, no z tej troszkę gorszej strony chyba, no to teraz jest w ogóle wow.